18-letni Eryk Goczał wraz z pilotem Oriolem Meną z Energylandia Rally Team wygrali rajd Dakar 2023 w kategorii SSV, czyli lekkich samochodów terenowych. 18-latek jest nie tylko najmłodszym uczestnikiem w historii rajdu, ale teraz również najmłodszym jego zwycięzcą. Myślę, że uczucie, które jest ze mną w wygraniu w debiucie, jest niemożliwe. Myślę, że to wielki zaszczyt, szczególnie wygrać tak duży i tak długi rajd. Też rajd z historią, bo był on w rodzinie już bardzo dużo lat. Tak naprawdę był marzeniem całej naszej rodziny. Bardzo dobry wynik uzyskał też ojciec Eryka, Marek Goczał, wraz z pilotem Maciejem Martonem, którzy w tej samej kategorii zajęli trzecie miejsce. Wiedziałem, że jest szybki, no ale nie myślałem, że jest aż tak szybki, że potrafi tak szybko pojechać. Mimo tego to był 13 odcinek, mimo tego, że zgubili się na odcinku, jeszcze potrafił go wygrać ponad 4 minuty, a my przegraliśmy ten odcinek z Erykiem chyba z 10 minut. To po prostu jest tempo niewiarygodne. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Z kolei na 7. miejscu uplasował się kolejny z kierowców w rodzinie Goczałów, Michał, czyli brat Marka. Przed rajdem liczył jednak na podium. Awaria skrzyni wykluczyła nas z walki o ten cel, natomiast po tej awarii byliśmy na 14. miejscu. Lądujemy na 7, także nie odpuściliśmy, walczyliśmy do końca, wymieniliśmy skrzynię na odcinku, co w naszym zespole zdarzyło się innym zawodnikom też, a widzę, że nie pokonali tego problemu, także jestem dumny z naszego duetu, że tak zawalczyliśmy w tym temacie. Wśród kierowców samochodów triumfował Katarczyk Nasser Al-Attiyah, najlepszym motocyklistą został Argentyńczyk Kevin Benavides.